ja chciałam powiedzieć takie świadectwo. Ja jakiś czas temu zrezygnowałam z pracy na etacie. Miałam takie przeświadczenie, że powinnam to zrobić. I miałam określone plany odnośnie życia zawodowego czy biznesowego. Natomiast te plany się totalnie rozsypały. I nie byłam już na etacie i się zastanawiałam, co dalej. I wiecie co, stwierdziłam, że tak. Są różne formy służby. Można służyć w różny sposób, ale służymy też dla nas sami. I to nie chodzi o to, że ja dam tyle, bo się tyle należy, tylko ja uznałam, że ja traktuję to jak rzucę się jako rodzaj służby, tak? Daję jakąś tam pulę tych finansów, które mam miesięcznie, tylko służę. To jest jakaś forma służby. I wiecie co, przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, znaczy to może, bo to jakoś bardzo długi czas, dwa miesiące trwało, ja nie miałam dochodu. Coś tam jeszcze miałam na koncie z tych z wcześniejszych miesięcy, ja byłam na etacie, ale stwierdziłam, że będę po prostu dawać tyle samo, ile dawałam, niezależnie od tego, że po prostu nie dostaję pieniędzy, będę dawać. Tak jakby się nic nie stało, tak jakby spływały miesięcznie pieniądze na moje konto, będę dawać, może nie spływają. I uznałam, że w najgorszym razie po prostu jak dojdę do debetu, to już nie będę wchodzić na debet, już nie żyłam prowadzenia, żeby wchodzić na debet, ale po prostu będę dawać, dopóki po prostu coś tam jeszcze będzie na koncie. I wiecie co, byłam u kogoś i bardzo w ogóle mieliśmy fajny czas, rozmawialiśmy, modliliśmy się i właśnie po tej modlitwie ta osoba mówi, wiesz co, po prostu muszę być posłuszna Duchu Świętemu, muszę coś zrobić. Poszła do pokoju, wraca i daje mi pieniądze. No i miałam taki odruch, że myślę, nie, no weź, weź, nie. Ona mówi, no ale ja mam takie prowadzenie. A mówię, no dobra, słuchaj, biorę to, dlatego że po prostu wierzę, że Duch Święty ci powiedział. No i ja czułam, ile tam jest. Po prostu czułam, ile tam jest pieniędzy. I jak się rozstałyśmy, to tam było dokładnie tyle pieniędzy, co ja myślałam, że będzie. A to jest ta kwota, którą ja daję co miesiąc. Także chciałam wam powiedzieć, nie jako świadectwo, że no to po prostu jest wierny, nie? Amen, amen, amen. Dzięki, dziękuję. To są rzeczy, które... No, to jest praktyczne chrześcijaństwo. Ja lubię praktyczne chrześcijaństwo. Naprawdę, wiecie.